Witam Cię w kolejnej części naszego kursu, w której pokażę podstawową konfigurację serwera Microsoft Exchange Server. Po zainstalowaniu serwera w poprzedniej części naszego kursu wybieramy sobie teraz Microsoft Exchange Server 2019 i wybieramy sobie tutaj Exchange Administrative Center. Po wybraniu uruchomi nam się w przeglądarce internetowej po podłączeniu do localhosta centrum administracyjne programu Exchange. I tutaj powinniśmy się zalogować na naszego jakiegoś użytkownika, który ma uprawnienia do administrowania, zarządzania tutaj Exchange serwerem. W podstawowej konfiguracji dostęp tutaj do tego ma nasz administrator, czyli wybieramy sobie nazwę domeny firma, / administrator i wpisujemy hasło. Następnie klikamy zaloguj się i czekamy na uruchomienie panelu. Po zalogowaniu do centrum administracyjnego programu Exchange możemy sobie tutaj podejrzeć takie opcje. Pierwsza są to adresaci. Mamy podstawowe konto, które jest wyświetlane, czyli nasz administrator i tym kontem logowaliśmy się do tego centrum administracyjnego. Natomiast poniżej będą znajdowały się konta e-mail naszych użytkowników, które sobie tutaj utworzymy. Mamy też różnego rodzaju uprawnienia i za chwilę przejdziemy sobie do tych poszczególnych tutaj opcji, ale każda z tych zakładek, czyli adresaci, ma jeszcze takie dodatkowe podmenu, czyli tu są te skrzynki pocztowe, mamy grupy, zasoby, kontakty udostępnione, a także możemy migrować między innymi te kontakty. Kolejna zakładka to uprawnienia. W tych uprawnieniach mamy m.in. rolę naszych administratorów i każda z tych ról jest szczegółowo opisana. Oczywiście tutaj te role tych administratorów możemy sobie także podejrzeć m.in. w użytkownikach i komputerach usługi Active Directory. Pojawiła nam się dodatkowa zakładka jako Microsoft Exchange Security Groups i tutaj między innymi właśnie mamy te nasze role, nasze grupy zabezpieczeń, które właśnie są tutaj rozpisane. Mamy też rolę użytkowników między innymi, a także zasady aplikacji Outlook Web Apkę. Sam Microsoft Exchange Server bardzo dobrze współpracuje właśnie z Office'em i tutaj takim najbardziej wskazanym oprogramowaniem do klienta, między innymi pocztowym, jest tutaj Outlook. Możemy też oczywiście sobie zainstalować różnego rodzaju aplikacje w urządzeniach przenośnych, mobilnych, takich jak smartfon czy na przykład tablet, w którym to właśnie będziemy mieli tutaj między innymi Outlooka. Mamy tak zwaną zarządzanie zgodnością, miejsce w archiwum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, inspekcje, dodatkowe opcje związane z ochroną utraty danych, reguły dziennika i tym podobne. Kolejna to tak zwana organizacja i tutaj możemy sobie między innymi wstawiać listy adresów. Dalej mamy zwykłą ochronę, filtr tak zwanego złośliwego oprogramowania. Troszeczkę o tym mówiłem na początku podczas instalacji Exchange serwera, że tu właśnie można zakładać sobie między innymi filtr poczty przychodzącej i wychodzącej, jeśli chodzi o spam. Mamy tak zwany przepływ poczty e-mail. I tu możemy też wstawiać różnego rodzaju reguły, raporty o dostarczaniu,
poczty, zaakceptowane domeny, które będą współpracowały z naszym exchange'em, będziemy mogli sobie tutaj tą pocztę też integrować z innymi adresami. No i dalej mamy tak zwane urządzenia przenośne, o których mówiłem troszeczkę na początku, czyli dostęp do tych urządzeń, jakie są to urządzenia, zasady skrzynek pocztowych dla tych urządzeń przenośnych, czyli wszystko zależy od tego, jaką mają też pojemność, żeby też ta współpraca skrzynki pocztowej z urządzenia przenośnego a z Outlookiem była transparentna. Foldery publiczne, no i na koniec mamy tutaj między innymi serwery. Za chwilę powinien pojawić się nasz serwer. Chwileczkę to trwa. Nazwa naszego serwera się już tutaj pojawiła. I jeszcze taką ciekawą zakładką są certyfikaty. Mamy tutaj domyślne zainstalowane certyfikaty, a także możemy sobie tutaj też certyfikaty dołożyć, które będą potrzebne między innymi do logowania się tutaj użytkowników do jakiegoś tam dostępu. Jeszcze raz sobie odświeżymy. Po odświeżeniu pojawiają nam się już tutaj w zakładce certyfikaty. Akurat ich nie mamy, ale możemy wybrać sobie serwer z certyfikatami, bądź też na przykład możemy sobie przygotować taki certyfikat, na przykład z innego serwera, bądź też z serwera, na którym mamy zainstalowaną usługę właśnie certyfikatów, czyli z głównego urzędu certyfikacji. Chwilę poczekamy, pojawi nam się okno. Dobrze, po pojawieniu się okna możemy sobie wybrać utworzenie żądania certyfikatu od urzędu certyfikacji, czyli z tego głównego urzędu certyfikacji, który no, powinna być taka rola zainstalowana na serwerze, bądź też na innym, albo utworzenie certyfikatu z podpisem własnym. Dobrze, my sobie nie będziemy tworzyć tych certyfikatów, tylko założymy sobie tutaj nowe konto użytkownika. Przechodząc do zakładki adresaci, wybierzemy sobie nowe konto, skrzynka pocztowa użytkownika. I tutaj za chwilę pojawi się formularz, w którym będziemy mogli sobie dodać dane naszego nowego użytkownika. Dobrze, teraz wstawimy sobie alias. Niech to będzie pracownik 1. Małpa, pracownik 1. Niech to będzie pracownik 1 i firma.local. Następnie jest to nasz nowy użytkownik. I teraz tak, musimy sobie podać nazwę naszego pracownika, czyli na przykład niech to będzie Jan Kowalski, JK jako inicjały, Kowalski. Następnie nazwa wyświetlana, jednostka organizacyjna. Tutaj jednostka organizacyjna, powinniśmy utworzyć ją sobie tutaj między innymi w użytkownikach i komputerach usługi Active Directory. Ja już taką jednostkę utworzyłem, nazywa się poczta-konta. I teraz wybierając przeglądaj, powinniśmy za chwileczkę zobaczyć te jednostki. Mamy pocztę konta, wybieramy sobie OK. Następnie nazwa naszego logowania, niech to będzie pracownik 1 z hasłem. Powtórzymy hasło. Wymagaj zmiany przy następnym logowaniu. Mamy też więcej opcji. Możemy wstawić sobie bazę danych skrzynek pocztowych, utworzyć archiwum. My nie będziemy tego tworzyć. Wybierzemy sobie zapisz. A błąd pewnie mamy przy aliasie. Czyli tutaj będziemy musieli sobie zostawić sam pracownik. Zapisz. I powinien nam się już utworzyć nowy użytkownik. Konto zostało utworzone. Mamy tutaj podstawowe informacje,
o naszym koncie. Możemy sobie też między innymi na przykład zobaczyć jeszcze tutaj w użytkownika komputera dyrektory. Konto nam się tutaj odświeżyło, więc wszystko jest na swoim miejscu. I jeszcze tutaj z prawej strony możemy sobie odczytać różnego rodzaju informacje, na przykład łączność z systemem poczty e-mail, czy ma być włączona, czy wyłączona, czy ma być skrzynka przeniesiona. Także opcji w naszym centrum administracyjnym programu Exchange jest stosunkowo dużo. Zapraszam Cię do kolejnej części naszego kursu.